Intersekcja między umysłem a materią to fascynujące pole, które coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w nowoczesnej nauce. Joe Dispenza, jeden z głównych popularyzatorów tego połączenia, wykorzystuje zasady fizyki kwantowej, aby pokazać, jak nasze myśli i emocje nie są jedynie abstrakcjami, lecz namacalnymi siłami, które kształtują rzeczywistość, którą doświadczamy. Ta idea, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się niemal magiczna, jest zakorzeniona w głębokim zrozumieniu natury świadomości i rzeczywistości. Fizyka kwantowa uczy nas, że materia na najbardziej fundamentalnym poziomie nie jest substancją stałą i niezmienną, lecz manifestacją energii, która wibruje na różnych częstotliwościach. Oznacza to, że wszystko wokół nas, w tym nasze ciała, składa się z atomów i cząstek subatomowych, które nieustannie się poruszają. Te cząstki ostatecznie są wpływane nie tylko przez interakcje fizyczne, ale także przez obserwacje i intencje. Kiedy patrzymy na tę perspektywę przez pryzmat świadomości, dostrzegamy, że nasze myśli mogą faktycznie wpływać na to, jak organizuje się i manifestuje materia. Dispenza argumentuje, że umysł jest potężną siłą, która może zmieniać stan materii. Nasze myśli, emocje i intencje działają jak pole energii, które rozchodzi się wokół nas, wpływając nie tylko na naszą biologię, ale także na otoczenie. Kiedy koncentrujemy się na konkretnym myśleniu lub emocji, wibrujemy na określonej częstotliwości. Ta częstotliwość z kolei może przyciągać doświadczenia, które harmonizują z tą energią. Innymi słowy, to, co myślimy i czujemy, może manifestować się w naszej fizycznej rzeczywistości. Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoimy, jest to, że wielu z nas funkcjonuje w stanie nawykowej świadomości, gdzie dominują negatywne myśli i emocje. Może to stworzyć błędne koło, które utrzymuje nas w niepożądanej rzeczywistości. Dispenza podkreśla znaczenie uświadomienia sobie tego wzorca oraz wykorzystania nauki o umyśle i materii do stworzenia nowej narracji. Kiedy zaczynamy rozumieć, że jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości, możemy zacząć podejmować bardziej świadome wybory dotyczące naszych myśli i emocji. Nauka o umyśle i materii nie jest jedynie teorią, to praktyka, którą możemy zastosować w naszym codziennym życiu. Dzięki medytacji, na przykład, możemy uzyskać dostęp do wyższych stanów świadomości, które pozwalają nam połączyć się z esencją tego, kim naprawdę jesteśmy. W tym rozszerzonym stanie nasza zdolność do transformacji rzeczywistości wzrasta, ponieważ zaczynamy harmonizować z częstotliwościami, które odpowiadają temu, co chcemy stworzyć. Medytacja jest jednym z fundamentów, które Dispenza wykorzystuje, aby pomóc ludziom odblokować moc ich umysłów. Praktyka medytacji nie jest tylko sposobem na relaks. To potężne narzędzie do przekształcania mózgu i zmiany zakorzenionych wzorców myślenia. Kiedy medytujemy, mamy okazję obserwować nasze myśli bez identyfikowania się z nimi. To tworzy przestrzeń wolności, w której możemy zacząć wybierać nowe myśli i emocje. Z biegiem czasu ta praktyka może prowadzić do znaczącej transformacji, pozwalając nam uwolnić się od ograniczających przekonań, które trzymają nas w cyklach stagnacji. Neurobiologia, która bada funkcjonowanie mózgu, pokazuje, że medytacja może indukować zmiany strukturalne w mózgu. Dzięki neuroplastyczności nasz mózg jest w stanie tworzyć nowe połączenia neuronowe, co pozwala nam zmieniać nasze przekonania i zachowania. Kiedy regularnie medytujemy, możemy skutecznie przeprogramować nasz mózg, tworząc nowe ścieżki wspierające budowę pożądanej rzeczywistości. Oznacza to, że nie jesteśmy skazani na życie według starych wzorców. Mamy zdolność kształtowania naszej przyszłości. Dispenza sugeruje, że zmiana nie musi być bolesnym lub trudnym procesem. W rzeczywistości transformacja może być doświadczeniem wzmacniającym i wyzwalającym. Dzięki medytacji możemy uzyskać dostęp do stanu świadomości, w którym kreatywność i intuicja rozwijają się, pozwalając nam wizualizować i manifestować nasze najgłębsze pragnienia. Ta praktyka wizualizacji, która zostanie szczegółowo omówiona w jednym z kolejnych podtematów, jest naturalnym przedłużeniem medytacji. Kiedy jesteśmy w stanie głębokiego relaksu,
możemy z klarownością i emocjami wizualizować przyszłość, której pragnemy, tworząc wibrację, która przyciąga te doświadczenia do naszych żyć. Jednak aby ta transformacja mogła nastąpić, kluczowe jest, aby uwolnić się od osobistych ograniczeń, które uniemożliwiają nam postęp. Często nasze lęki, traumy i ograniczające przekonania są tak głęboko zakorzenione, że nawet ich nie dostrzegamy. Dispenza uczy, że stając się świadomymi tych ograniczeń, możemy zacząć je przezwyciężać. Dzięki technikom łączącym medytację i wizualizację możemy stawić czoła tym wewnętrznym wyzwaniom i stworzyć przestrzeń na zmianę. Kluczowym aspektem, na który zwraca uwagę Dispenza, jest znaczenie intencji i emocjonalnej spójności w tworzeniu rzeczywistości. Nasze myśli i uczucia muszą być ze sobą zharmonizowane, abyśmy mogli zrealizować to, czego pragniemy. Intencja jest siłą, która nas napędza, podczas gdy emocjonalna spójność zapewnia, że wibrujemy na częstotliwości, która współbrzmi z tą intencją. Kiedy udaje nam się zharmonizować nasze myśli i emocje, tworzymy potężne pole energetyczne, które może katalizować znaczące zmiany w naszym życiu. Podczas gdy eksplorujemy wzajemne powiązania między umysłem a materią oraz to, jak nasze praktyki medytacyjne i wizualizacyjne mogą pomóc nam stworzyć nową rzeczywistość, napotykamy potężną prawdę. Jesteśmy w stanie kształtować nasze życie zgodnie z naszymi najwyższymi intencjami. Podróż osobistej transformacji to przygoda, która zaczyna się w umyśle i znajduje odzwierciedlenie w naszej rzeczywistości fizycznej. Gdy przygotowujemy się do eksploracji kolejnego etapu tej podróży, znaczenie medytacji staje się jeszcze bardziej oczywiste. Medytacja nie jest tylko praktyką, jest kluczem, który odblokowuje nasz wewnętrzny potencjał, pozwalając nam uzyskać dostęp do stanów świadomości, które mogą odmienić nasze życie. Zgłębiając praktyki medytacyjne proponowane przez Dispenza, odkrywamy, jak można przeprogramować mózg, zmieniać wzorce myślenia i promować stan dobrostanu, który umożliwia nam pełne życie i manifestowanie rzeczywistości, jakiej pragniemy. Transformacja zaczyna się tutaj, w ciszy umysłu. Medytacja, zgodnie z naukami Joe Dispenza, jest potężnym narzędziem, które może przemienić nie tylko naszą świadomość, ale także nasze doświadczenie życiowe. Zgłębiając praktyki medytacyjne, zaczynamy dostrzegać, jak ta praktyka może przeprogramować nasz mózg, zmieniać wzorce myślenia i wspierać stan dobrostanu, który wcześniej wydawał się nieosiągalny. Dispenza, łącząc fundamenty nauki z duchowością, zachęca nas do odkrywania ogromnego potencjału, który w nas tkwi, pokazując, że umysł jest w stanie kształtować naszą rzeczywistość. Medytacja to więcej niż tylko technika relaksacyjna. To stan bycia, który łączy nas z najgłębszą esencją tego, kim jesteśmy. Dispenza wyjaśnia, że podczas medytacji wkraczamy w przestrzeń, w której możemy uciszyć umysł, oddalić hałas nieustannych myśli i otworzyć kanał do transformacji. Ten proces nie tylko zmniejsza stres i lęk, ale także pozwala nam uzyskać dostęp do głębszych poziomów świadomości, gdzie ograniczenia, które zwykle uważamy za nieprzekraczalne, zaczynają się rozpuszczać. Jednym z głównych wkładów Dispenza jest pomysł, że medytacja może rzeczywiście zmienić strukturę neuronalną naszego mózgu. Neuroplastyczność, czyli zdolność mózgu do zmiany i adaptacji w odpowiedzi na nowe doświadczenia, jest kluczowym pojęciem w jego pracy. Kiedy medytujemy, tworzymy nowe połączenia neuronalne, które mogą zastąpić stare, szkodliwe wzorce myślenia. Dispenza podkreśla, że koncentrując się na konkretnych intencjach podczas medytacji, dajemy naszemu mózgowi nową mapę do podążania, ścieżkę prowadzącą do rzeczywistości bardziej zgodnej z naszymi pragnieniami i celami. Podczas praktyki medytacji jesteśmy zapraszani do obserwacji naszych myśli i emocji bez osądzania. Ten proces obserwacji pomaga nam dostrzegać wzorce, które często nie zdajemy sobie sprawy, że dominują w naszym życiu. Po ich zidentyfikowaniu mamy możliwość wyboru, aby ich już nie karmić. Ten wybór to pierwszy krok w kierunku prawdziwej transformacji. W tym przestrzeni rozszerzonej świadomości zaczynamy rozumieć, że nie jesteśmy jedynie produktami naszej przeszłości, lecz współtwórcami naszej rzeczywistości.
Praktyki medytacyjne proponowane przez Dispenza często obejmują wizualizację, co jest potężnym aspektem, który uzupełnia reprogramowanie mentalne. Wizualizując to, czego pragniemy, nie tylko tworzymy obrazy w umyśle, ale także generujemy emocje odpowiadające tym doświadczeniom. Połączenie myśli i emocji tworzy energię, która według Dispenza może wpływać na materię wokół nas. Ta idea rezonuje z zasadami fizyki kwantowej, gdzie obserwacja i intencja mogą zmieniać rzeczywistość fizyczną. Wchodząc w stan medytacyjny i wizualizując naszą pożądaną przyszłość, nie tylko marzymy, ale także formujemy to, co ma nadejść. Ponadto medytacja pomaga nam pielęgnować stan dobrego samopoczucia, który wykracza poza samą praktykę. Kiedy poświęcamy czas na tę rutynę, zaczynamy dostrzegać zmiany w codziennym życiu. Małe rzeczy, które wcześniej nas irytowały, mogą stracić swoją moc. Nasze reakcje emocjonalne stają się bardziej zrównoważone, a my zaczynamy działać z miejsca wewnętrznego spokoju, zamiast być na łasce zewnętrznych okoliczności. Ta transformacja jest jednym z najważniejszych korzyści płynących z medytacji. Zdolność do stania się nie tylko bardziej odpornym, ale także bardziej świadomym naszych wyborów. Innym istotnym aspektem medytacji, według Dispenzy, jest tworzenie pola zbiorowej energii. Kiedy medytujemy, zwłaszcza w grupie, możemy wzmocnić naszą intencję i energię. Moc intencji staje się wykładniczo większa, gdy jest dzielona, tworząc sieć wsparcia, która może katalizować zmiany zarówno osobiste, jak i kolektywne. Ta interkoneksja przypomina nam, że nie jesteśmy sami w naszej podróży. Jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni, a nasze intencje mogą wpływać na świat wokół nas. Gdy regularnie praktykujemy medytację, zaczynamy dostrzegać, że zmiana nie jest tylko możliwa, ale nieunikniona. Przeprogramowanie mózgu i zmiana wzorców myślenia stają się codzienną praktyką. Zamiast czuć się uwięzionym w starych nawykach i ograniczających przekonaniach, zaczynamy dostrzegać nowe możliwości, które pojawiają się przed nami. Ta transformacja nie następuje z dnia na dzień, ale z cierpliwością i zaangażowaniem proces staje się podróżą odkrywania siebie i empoderowania. Droga medytacji proponowana przez Dispenzę jest ostatecznie zaproszeniem do osobistej transformacji. Uczy nas, że mamy moc zmieniania naszej rzeczywistości, a medytacja jest kluczem, który otwiera drzwi do tego potencjału. Zanurzając się w praktykę medytacyjną, nie tylko dążymy do stanu spokoju, ale przygotowujemy się na prawdziwą metamorfozę, która nas czeka. W miarę jak zagłębiamy się w ten proces transformacji, zaczynamy dostrzegać fundamentalną rolę neuroplastyczności w naszym życiu. Zrozumienie, że nasz mózg może zmieniać się w każdej chwili, daje nam nową perspektywę na to, kim jesteśmy i czego jesteśmy zdolni. Neuroplastyczność nie jest tylko cechą mózgu, ale potężnym narzędziem, które możemy wykorzystać do kształtowania naszej nowej rzeczywistości. Dlatego, eksplorując praktyki medytacyjne Joe Dispenzy, przygotowujemy się na jeszcze głębsze zanurzenie w naukę i magię osobistej transformacji. Osobista transformacja to temat, który głęboko rezonuje z tymi, którzy dążą nie tylko do zrozumienia, ale także do doświadczania znaczącej zmiany w swoim życiu. W sercu tej transformacji leży neuroplastyczność, fascynująca koncepcja, która uczy nas, że mózg nie jest strukturą statyczną, ale dynamiczną i adaptacyjną. Ta niesamowita zdolność do przeprogramowania neuronów jest tym, co Joe Dispenza podkreśla w swoich naukach, pokazując, że jesteśmy zdolni do kształtowania naszych przekonań i zachowań, tworząc nowe połączenia neuronalne, które wspierają rzeczywistość, którą pragniemy zmanifestować. Neuroplastyczność jest podstawą, która pozwala nam przepisać nasze historie. Gdy rozumiemy, że mózg może się zmieniać, że synapsy mogą być wzmacniane lub osłabiane w zależności od naszych doświadczeń, zaczynamy dostrzegać, że mamy moc wyboru. Nasze myśli, emocje i zachowania nie są tylko produktami naszego środowiska czy biologii. Mogą być transformowane poprzez świadomą praktykę. Ta idea jest wyzwalająca, ponieważ daje nam odpowiedzialność za przejęcie kontroli nad naszym życiem. Wyobraź sobie, że każda myśl, którą masz, jest jak nasiono zasiane w żyznej glebie.
Jeśli nieustannie karmisz te myśli emocjami i uwagą, zaczynają one rosnąć i stają się rzeczywistościami. Jednak często te nasiona są karmione przez ograniczające przekonania i negatywne wzorce myślenia, które jak chwasty rozprzestrzeniają się i dominują przestrzeń. Dobrą wiadomością jest to, że dzięki praktyce technik promujących neuroplastyczność możemy wyplenić te chwasty i wyhodować nowy mentalny ogród pełen możliwości i nadziei. Joe Dispenza naucza, że koncentrując się intencjonalnie na nowych doświadczeniach i emocjach, możemy tworzyć nowe połączenia neuronowe. Nie dzieje się to z dnia na dzień. To proces wymagający dyscypliny i zaangażowania. Medytując, nie tylko odłączamy się od zewnętrznego świata, ale także tworzymy przestrzeń, w której możemy przeprogramować nasz mózg. Podczas medytacji mózg wchodzi w stan koherencji, w którym fale mózgowe się synchronizują, co pozwala na formowanie nowych połączeń. W tym stanie jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do wyższej wersji siebie, w której ograniczenia znikają, a możliwości stają się nieskończone. Za każdym razem, gdy wybieramy pozytywną myśl, za każdym razem, gdy decydujemy się porzucić przekonanie, które nam już nie służy, w rzeczywistości kształtujemy strukturę naszego mózgu. Badania w dziedzinie neurobiologii pokazują, że regularna praktyka medytacji i autorefleksji może prowadzić do zwiększenia szarej masy w obszarach mózgu związanych z empatią, współczuciem i dobrym samopoczuciem. Oznacza to, że zmieniamy nie tylko sposób, w jaki myślimy, ale także to, jak się czujemy i jak się zachowujemy. Ta transformacja nie jest tylko wewnętrzna, odbija się w naszym zachowaniu, a w konsekwencji w rzeczywistości, którą tworzymy wokół siebie. Dispenza podkreśla również znaczenie wizualizacji tych zmian. Wizualizacja to potężne narzędzie, które, gdy jest połączone z neuroplastycznością, może przyspieszyć proces transformacji. Wyobrażając sobie życie, które pragniesz, aktywujesz obszary mózgu odpowiadające tej nowej rzeczywistości. Te obszary nie rozróżniają między tym, co jest rzeczywiste, a tym, co jest wyobrażone. Dla mózgu obie te doświadczenia są równie ważne. Dlatego wizualizując pożądany przyszły stan, nie tylko marzysz, ale także tworzysz nową ścieżkę neuronalną, którą twój mózg może podążać. Neuroplastyczność uczy nas, że zmieniając nasze myśli i emocje, możemy zmieniać naszą biologię. Oznacza to, że nie jesteśmy tylko ofiarami naszych okoliczności, ale współtwórcami naszych żyć. Za każdym razem, gdy angażujesz się w nowe myśli lub intencje, w istocie przepisujesz swój kod genetyczny, tworząc nowe możliwości. To jest szczególnie potężne dla tych, którzy noszą traumy lub ograniczające przekonania. Angażując się w osobistą transformację, możesz zacząć leczyć stare rany i uwolnić się od wzorców, które już nie służą. Ważne jest, aby podkreślić, że osobista transformacja nie jest procesem liniowym. Będą wyzwania, regresy i chwile wątpliwości. Niemniej jednak stała praktyka i determinacja w kontynuowaniu kultywowania nowych wzorców myślenia i zachowania są kluczowe. Każdy mały krok, który podejmujesz w kierunku swojej nowej rzeczywistości, jest inwestycją w twoje zdrowie psychiczne i emocjonalne. A gdy praktykujesz tę transformację, stajesz się żywym przykładem dla innych, inspirując ich do podążania własną drogą samopoznania i wzrostu. W miarę jak zagłębiasz się w zrozumienie neuroplastyczności i swojej zdolności do transformacji, kluczowe jest również uznanie roli intencji i koherencji emocjonalnej. Intencja jest silnikiem, który napędza zmianę. Bez niej nawet najlepsze praktyki neuroplastyczności mogą nie przynieść znaczących rezultatów. Wyrównanie swoich myśli i uczuć jest niezbędne, aby stworzyć rzeczywistość, której pragniesz. Gdy twoja intencja jest jasna, a twoje emocje są spójne z tą intencją, wzmacniasz swoją zdolność do manifestacji. Koherencja emocjonalna to stan, w którym twoje uczucia i myśli są w harmonii. To kluczowe dla stworzenia nowej rzeczywistości. Gdy twoje uczucia są zgodne z twoimi intencjami, jesteś w podwyższonym stanie wibracyjnym, który przyciąga odpowiadające doświadczenia. Ta idea jest głęboko zakorzeniona w fizyce kwantowej, gdzie energia i informacja są ze sobą splecione. Gdy emocjonalnie synchronizujesz się ze swoimi intencjami,
nie tylko zmieniasz swój wewnętrzny stan, ale także wpływasz na pole kwantowe wokół siebie, otwierając drzwi do nowych możliwości i doświadczeń. Teraz wyobraź sobie, że zamierzasz wyruszyć w potężną podróż. Świadome wizualizowanie swojej nowej rzeczywistości. Z solidną podstawą neuroplastyczności i klarownością swoich intencji jesteś gotowy, aby odkryć techniki wizualizacji, które nauczają Joe Dispenza. Wizualizacja to nie tylko marzenie, to praktyczne narzędzie, które może pomóc w manifestowaniu znaczących zmian w Twoim życiu. Kiedy wizualizujesz swoją wymarzoną przyszłość w sposób żywy i szczegółowy, aktywujesz kreatywność swojego mózgu, tworząc nowe możliwości i rzeczywistości. Ta praktyka staje się potężnym katalizatorem dla osobistej transformacji, pozwalając Ci nie tylko marzyć, ale także żyć życiem, które zawsze pragnąłeś. Tworzenie rzeczywistości poprzez wizualizację to jeden z fundamentalnych filarów nauk Joe Dispenzy, który zachęca nas do eksploracji wewnętrznego związku między naszymi myślami a manifestacją naszych doświadczeń. Wizualizacja, gdy jest praktykowana świadomie i intencjonalnie, staje się potężnym narzędziem, które pozwala nam kształtować przyszłość, którą pragniemy, wykorzystując zdolność umysłu do wpływania na materię. Ludzki umysł ma niezwykły potencjał, a wizualizacja to sposób na dostęp do tego potencjału. Kiedy wyraźnie i emocjonalnie wyobrażamy sobie pożądany wynik, zaczynamy ustanawiać nowe połączenia neuronowe, które przygotowują nas do realizacji tego pragnienia. Dispenza wyjaśnia, że kiedy wizualizujemy, nie tylko marzymy na jawie, ale także aktywujemy obszary mózgu, które pomagają nam stworzyć nowe postrzeganie siebie i otaczającego nas świata. Ta praktyka wykracza poza prostą wyobraźnię. To aktywny proces tworzenia, w którym nasze myśli stają się podstawą materii, która nas otacza. Jedną z centralnych technik, które Dispenza naucza, jest żywa wizualizacja. Obejmuje to nie tylko mentalne widzenie tego, czego pragniemy, ale także odczuwanie emocji związanych z tym osiągnięciem. Integrując emocje z wizualizacją, wysyłamy potężny komunikat do naszego podświadomości, która zaczyna rozpoznawać tę nową rzeczywistość jako coś możliwego. Ta praktyka aktywuje prawo przyciągania, gdzie podobne przyciąga podobne, a tym samym przyciągamy do naszego życia doświadczenia, które są w harmonii z energią, którą emitujemy. Emocja jest kluczem, który odblokowuje ten proces, ponieważ to przez nią łączymy mentalne z fizycznym, tworząc pole energetyczne, które współbrzmi z naszymi intencjami. Ponadto Dispenza podkreśla znaczenie powtarzalności w wizualizacji. Tak jak sportowiec trenuje wielokrotnie, aby poprawić swoje osiągnięcia, my również powinniśmy regularnie praktykować wizualizację. Ta konsekwencja pomaga nam utrwalić nowe połączenia neuronowe, co sprawia, że łatwiej jest naszej świadomości zaakceptować nową rzeczywistość, którą tworzymy. Codzienna praktyka pozwala nam czuć się coraz bardziej związanymi z naszymi intencjami, sprawiając, że wizualizacja staje się integralną częścią naszego życia. Z czasem ta praktyka przekształca się w nowy sposób myślenia, w którym wiara w możliwość osiągnięcia staje się tak silna, że nie potrafimy już wyobrazić sobie życia w inny sposób. Innym istotnym aspektem wizualizacji, zgodnie z naukami Dispenzy, jest zdolność do eliminowania ograniczających przekonań, które mogą uniemożliwiać nam osiągnięcie naszych celów. Często nosimy w sobie szereg negatywnych przekonań, które mówią nam, że nie zasługujemy, że nie jesteśmy zdolni lub że zmiana jest niemożliwa. Wizualizując pożądana przyszłość, zaczynamy konfrontować te przekonania. Ta praktyka pozwala nam stworzyć wewnętrzną przestrzeń, w której możemy eksplorować nowe możliwości, kwestionując narrację, która została nam narzucona. Wizualizując na przykład wersję siebie, która jest pewna siebie i odnosząca sukcesy, zaczynamy reprogramować nasz mózg, aby zaakceptował tę nową tożsamość. To jest kluczowe, ponieważ zmiana zewnętrzna może zajść tylko wtedy, gdy najpierw nastąpi transformacja wewnętrzna. Wizualizacja może być również środkiem transcendencji, pomagając nam wyjść z ograniczających wzorców myślenia i zachowania.
Dispenza uczy nas, że koncentrując się na wyraźnej i pozytywnej wizji tego, co pragniemy, w rzeczywistości podnosimy naszą częstotliwość wibracyjną. Ta zmiana częstotliwości nie tylko sprawia, że czujemy się lepiej, ale także łączy nas z większym polem możliwości. Fizyka kwantowa, jedna z podstaw nauk Dispenzy, pokazuje nam, że rzeczywistość jest płynna, a nasze intencje mogą wpływać na tę płynność. Dlatego wizualizując z klarownością i emocją, nie tylko tworzymy obraz w naszym umyśle, ale także formujemy rzeczywistość wokół nas. Siła wizualizacji odzwierciedla się również w sposobie, w jaki radzimy sobie z wyzwaniami i przeciwnościami losu. Kiedy stajemy w obliczu trudności, praktyka wizualizacji pozwala nam wyobrazić sobie rozwiązania i alternatywne ścieżki, pomagając nam wydostać się z stanu stagnacji. To podejście nie tylko daje nam nadzieję, ale także narzędzia do aktywnego kreowania zmian, które chcemy zobaczyć w naszym życiu. Wizualizowanie trudnej sytuacji w pozytywny sposób pomaga nam przekształcić naszą odpowiedź emocjonalną, co pozwala nam stawić czoła przeszkodom z większą odpornością i klarownością. W miarę jak zgłębiamy naszą praktykę wizualizacji, zaczynamy dostrzegać, że jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości. To nie oznacza, że droga będzie zawsze łatwa i prosta, ale mamy moc, aby ukształtować nasze doświadczenie. Dispenza zachęca nas do wzięcia odpowiedzialności za nasze życie, uznając, że zmieniając nasze myśli i emocje, mamy potencjał, aby przekształcić nasz świat. To zrozumienie jest pełne mocy, ponieważ stawia nas w kontrolnej roli, pozwalając nam porzucić mentalność ofiary i przyjąć rolę twórcy. Gdy stajemy się coraz bardziej biegli w technikach wizualizacji, możemy zacząć stosować te zasady w konkretnych obszarach naszego życia, takich jak relacje, zdrowie i kariera. Pozwala nam to stworzyć bardziej holistyczny obraz naszej rzeczywistości, w którym każdy aspekt staje się okazją do manifestowania naszych pragnień. Na przykład, wizualizując zdrowy związek romantyczny, nie tylko wyobrażamy sobie szczęśliwe chwile, ale także pracujemy nad tym, aby stać się wersją siebie, która przyciąga tego rodzaju miłość. Robiąc to, nie tylko marzymy, ale także działamy w kierunku realizacji naszych marzeń. Jednak droga do stworzenia rzeczywistości poprzez wizualizację nie jest wolna od wyzwań. Strach i niepewności mogą się pojawić, zwłaszcza gdy stykamy się z naszymi ograniczającymi przekonaniami. W tym miejscu połączenie z naukami Dispenzy na temat przezwyciężania osobistych ograniczeń staje się kluczowe. Aby naprawdę odblokować nasz potencjał, musimy stawić czoła i przezwyciężyć te lęki, które powstrzymują nas przed postępem. To prowadzi nas do ciągłego cyklu wzrostu, w którym wizualizacja i przezwyciężanie ograniczeń nawzajem się wspierają. W miarę eksploracji tworzenia rzeczywistości poprzez wizualizację napotykamy na konieczność przezwyciężenia tych lęków, traum i ograniczających przekonań, które trzymają nas w starych wzorcach. Podróż osobistej transformacji jest przygodą, która wymaga odwagi i determinacji, ale także daje nam możliwość odkrycia, jak daleko możemy zajść. Praktyka wizualizacji nie jest tylko techniką. To zaproszenie do przepisania narracji naszego życia i stworzenia przyszłości, która odzwierciedla nasz prawdziwy potencjał. Dlatego, gdy zagłębiamy się w nauki Joe Dispenzy, zmuszamy się do refleksji nad barierami, które powstrzymują nas od manifestowania życia, którego naprawdę pragniemy. Każdy krok w kierunku wizualizacji naszej nowej rzeczywistości jest również krokiem w stronę przezwyciężenia ograniczeń osobistych. Transformacja, której szukamy, nie ogranicza się tylko do naszej wizji przyszłości. Rozciąga się na uznanie i przezwyciężenie lęków, które trzymają nas zakotwiczonych w przeszłości. I tak, podróż trwa, gdzie wizualizacja staje się nie tylko praktyką, ale stylem życia, który prowadzi nas do realizacji naszego maksymalnego potencjału. Podróż samopoznania i osobistej transformacji często zaczyna się od głębokiego uznania naszych wewnętrznych ograniczeń. Joe Dispenza zaprasza nas do spojrzenia na te ograniczenia w nowym świetle, demistyfikując ideę, że jesteśmy więźniami naszych własnych lęków, traum i ograniczających przekonań. Uczy nas, że każdy z nas ma nieograniczony potencjał
a klucz do odblokowania tego potencjału leży w naszej zdolności do przezwyciężania tych wewnętrznych barier. Ograniczenia osobiste nie są tylko skutkiem przeszłych doświadczeń, są kształtowane przez wzorce myślenia, nierozwiązane emocje i głęboko zakorzenione przekonania, których często nawet nie jesteśmy świadomi. Te wzorce mogą objawiać się jako lęki, niepewności, a nawet jako samosabotaż. Dobrą wiadomością jest to, że według Dispenzy mamy zdolność do przeprogramowania naszego umysłu, a tym samym przekształcenia naszej rzeczywistości. Przezwyciężenie zaczyna się od aktu odwagi, uznania, że jesteśmy twórcami naszej własnej historii. Propozycja Dispenzy jest jasna. Ucząc się obserwować nasze myśli i emocje, możemy zacząć demontować te ograniczające przekonania, które nas zniewalają. On nas zachęca do zadawania sobie pytania o pochodzenie tych przekonań. Czy naprawdę są nasze, czy zostały nabyte w ciągu naszego życia? Ta refleksja jest kluczowa, ponieważ często pozwalamy, by opinie innych kształtowały naszą percepcję samych siebie. Kiedy stajemy się tego świadomi, otwieramy przestrzeń na znaczącą wewnętrzną transformację. Jednym z najpotężniejszych narzędzi, które oferuje Dispenza, jest praktyka medytacji. Podczas medytacji mamy okazję uciszyć umysł i ponownie połączyć się z naszym wnętrzem, co pozwala nam rozpoznać stare wzorce myślenia i ostatecznie je porzucić. Medytacja nie tylko uspokaja umysł, ale także tworzy bezpieczną przestrzeń, w której możemy badać emocje, które często omijamy. W tym stanie rozszerzonej świadomości możemy skonfrontować się z naszymi lękami i traumami, przekształcając je w możliwości wzrostu. Neuroplastyczność, koncept, który Dispenza zgłębia w dużej mierze, jest kolejnym kluczowym elementem w przezwyciężaniu osobistych ograniczeń. Neuroplastyczność odnosi się do zdolności mózgu do reorganizacji i tworzenia nowych połączeń neuronowych przez całe życie w odpowiedzi na nowe doświadczenia i nauki. Ta cecha mózgu daje nam wolność do zmiany, do przepisania naszej narracji. Jeśli uda nam się zmienić sposób, w jaki myślimy, możemy w konsekwencji zmienić sposób, w jaki się czujemy, a przez to jak działamy. Dispenza uczy nas, że klucz do transformacji leży w tworzeniu nowych doświadczeń, które zastąpią stare wspomnienia bólu i ograniczeń. Eksponując się na nowe sytuacje i świadomie powtarzając te doświadczenia, możemy dosłownie przeprogramować nasz mózg. Ten proces wymaga dyscypliny i głębokiego zaangażowania w siebie, ale rezultaty mogą być niezwykłe. Uczucie wolności, które płynie z przezwyciężenia dawnych lęków, może być wyzwalające i transformujące, otwierając drzwi do przyszłości pełnej możliwości. Ponadto, pracując nad przezwyciężeniem ograniczeń, kluczowe jest pielęgnowanie mentalności wdzięczności i akceptacji. Praktyka wdzięczności pomaga nam zmienić naszą perspektywę z tego, czego nie mamy lub co nam brakuje, na to, co już osiągnęliśmy i za co jesteśmy wdzięczni. Ta zmiana perspektywy nie tylko poprawia nasze samopoczucie emocjonalne, ale także przybliża nas do wyższego stanu wibracyjnego, co jest niezbędne do manifestacji naszych pragnień i intencji. Dispenza podkreśla, że przezwyciężanie ograniczeń to proces ciągły. W miarę jak postępujemy w naszej drodze transformacji, mogą pojawiać się nowe wyzwania i ograniczające przekonania. Kluczowe jest zrozumienie, że każda przeszkoda to szansa na wzrost. Zachęca nas do przyjęcia mentalności uczenia się, w której każde doświadczenie, dobre lub złe, jest postrzegane jako stopień na drabinie autotransformacji. W ten sposób odporność staje się fundamentalną cechą w naszej podróży, pozwalając nam pewnie i z determinacją poruszać się przez niepewności życia. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów pracy Dispenzy jest przecięcie między nauką a duchowością. Pokazuje nam, że przezwyciężanie ograniczeń to nie tylko kwestia zmiany mentalnej, ale także transformacji energetycznej. Kiedy zaczynamy zmieniać nasze myśli i emocje, zmieniamy naszą częstotliwość wibracyjną. Oznacza to, że nie tylko zmieniamy się wewnętrznie, ale także wpływamy na świat wokół nas. Ta zmiana częstotliwości może przyciągnąć nowe możliwości, ludzi i doświadczenia, które rezonują z nową wersją nas samych. Gdy stajemy się bardziej świadomi naszych wzorców, lęków i przekonań, zaczynamy dostrzegać,
że jesteśmy w stanie stworzyć nową rzeczywistość. Praktyka wizualizacji, o której już wcześniej wspomnieliśmy, staje się naturalnym rozszerzeniem tego procesu. Wyobrażając sobie i odczuwając z intensywnością i klarownością życie, które pragniemy, nie tylko marzymy, ale tworzymy nową możliwość w naszej rzeczywistości. To w tej przestrzeni między intencją a działaniem ujawnia się prawdziwa moc manifestacji. Jednak transformacja nie następuje z dnia na dzień. To proces, który wymaga cierpliwości, wytrwałości i przede wszystkim jasnej intencji. Tutaj wracamy do koncepcji intencji, która zostanie zgłębiona w kolejnym podtemacie. Intencja to siła, która napędza tworzenie. To paliwo, które popycha nas do działania w kierunku tego, czego pragniemy. Gdy łączymy nasze myśli, emocje i działania z jasną i skoncentrowaną intencją, zwiększamy naszą zdolność do manifestacji. Zrozumienie znaczenia intencji i emocjonalnej spójności jest kluczowe dla tych, którzy pragną stworzyć nową rzeczywistość. Dispenza uczy nas, że prawdziwa zmiana zaczyna się od wewnątrz. Gdy poświęcamy się przezwyciężaniu własnych ograniczeń, stajemy się bardziej świadomi mocy, którą mamy w swoich rękach. Każdy z nas jest twórczą siłą, zdolną kształtować swoje życie i jednocześnie wpływać na świat wokół nas. Zatem rozpoczynając tę podróż autotransformacji, pamiętaj, że przezwyciężenie osobistych ograniczeń jest kluczowym krokiem w kierunku osiągnięcia naszego maksymalnego potencjału. Przez przekształcanie naszych umysłów i emocjonalne dostosowywanie się do naszych intencji możemy nie tylko zmienić własne życie, ale także inspirować innych do robienia tego samego. W miarę jak zagłębiamy się w ten proces, przygotowujemy się do eksploracji nowego poziomu kreacji, znaczenia intencji i koherencji. To właśnie w tej przestrzeni dzieje się prawdziwa magia, gdzie nauka umysłu spotyka się z duchowością kreacji. Podróż w celu odblokowania mocy umysłu zaczyna się od głębokiego zrozumienia wewnętrznej relacji między intencją a koherencją emocjonalną. Joe Dispenza, dzięki swojemu unikalnemu podejściu, które łączy naukę, duchowość i praktykę, uczy nas, że samo pragnienie czegoś nie wystarcza. Musimy dostosować nasze myśli, uczucia i działania, aby manifestacja stała się rzeczywistością. Intencja, niczym latarnia oświetlająca drogę, jest energią, która kieruje naszym skupieniem, podczas gdy koherencja emocjonalna stanowi most łączący nasz umysł i ciało, tworząc potężne pole wibracyjne, które rezonuje z tym, co pragniemy stworzyć. Mówiąc o intencji, odnosi się ona do zdolności świadomego i celowego kierowania naszą uwagą w określonym kierunku. Intencja nie jest jedynie nadzieją czy biernym pragnieniem. To aktywna siła, która ma moc kształtowania naszej rzeczywistości. Dispenza uczy nas, że nasze intencje są jak nasiona zasiane w żyznej glebie. Aby te nasiona wykiełkowały, konieczne jest, aby były pielęgnowane pozytywnymi i spójnymi uczuciami. Intencja musi więc być wspierana emocją, która odpowiada temu, czego pragniemy, ponieważ połączenie myśli i emocji tworzy rezonans, który wpływa na nasze pole energetyczne. Koherencja emocjonalna odnosi się do harmonii między naszymi myślami a uczuciami. Kiedy znajdujemy się w stanie koherencji, nasze emocje są zgodne z naszymi intencjami, tworząc stan równowagi, który potęguje naszą zdolność do manifestowania zmian. Dispenza wykorzystuje koncepcję fizyki kwantowej, aby wyjaśnić, jak nasze uczucia wpływają na rzeczywistość fizyczną. Kiedy doświadczamy emocji o wysokiej częstotliwości, takich jak miłość, wdzięczność i radość, tworzymy wibracyjne pole energetyczne, które przyciąga odpowiadające mu doświadczenia. Ta koherencja pozwala nam przekroczyć ograniczenia narzucone przez uwarunkowany umysł, otwierając przestrzeń dla nowych możliwości. Aby osiągnąć tę koherencję, praktyka medytacji staje się kluczowa. Dzięki medytacji możemy uciszyć umysł, uspokoić wir myśli i połączyć się z naszą najgłębszą esencją. Medytacja oferuje nam sakrum, w którym możemy pielęgnować intencje i doświadczać koherencji emocjonalnej. W trakcie praktyki zaprasza się nas do wizualizacji pożądanej przyszłości i odczuwania emocji związanych z tą rzeczywistością. Ta kombinacja wizualizacji i emocji tworzy potężne doświadczenie, które przekształca nasz mózg, a w konsekwencji nasze pole energetyczne.
Neuroplastyczność, która była już omawiana jako jeden z filarów osobistej transformacji, odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Dzięki neuroplastyczności mamy zdolność do przekształcania naszych sieci neuronowych, co pozwala na pojawienie się nowych wzorców myślenia i zachowania. Kiedy dostosowujemy naszą intencję do koherencji emocjonalnej, w istocie tworzymy nowe połączenia neuronowe, które wspierają nową rzeczywistość, którą pragniemy zmanifestować. Ta zmiana nie następuje z dnia na dzień, ale przy praktyce i wytrwałości możemy głęboko przekształcić nasze życie. Ważne jest, aby podkreślić, że intencja i koherencja nie ograniczają się tylko do momentów medytacji czy wizualizacji. Powinny stać się codzienną praktyką, integrując się w nasze życie. Każda myśl, którą mamy, i każda emocja, którą odczuwamy, kształtuje naszą rzeczywistość. A gdy stajemy się tego świadomi, przejmujemy kontrolę nad naszym życiem. Dispenza zachęca nas do obserwacji naszych wzorców myślowych, do zadawania sobie pytań o przekonania, które podtrzymujemy, i do kwestionowania narracji, które zostały nam narzucone przez czas. Przezwyciężanie osobistych ograniczeń jest kluczową częścią tego procesu. Często jesteśmy więźniami naszych własnych lęków, traum i ograniczających przekonań. Dzięki intencji i spójności emocjonalnej możemy stawić czoła tym ograniczeniom i ostatecznie je przezwyciężyć. Praktyka pielęgnowania jasnej intencji oraz spójnego stanu emocjonalnego pomaga nam rozmontować wewnętrzne bariery, które uniemożliwiają nam postęp. Kiedy udaje nam się uwolnić od ciężaru przeszłości i otworzyć na nowe możliwości, tworzymy przestrzeń do transformacji. Zastosowanie tych zasad znajduje odzwierciedlenie w różnych obszarach naszego życia. Niezależnie od tego, czy chodzi o zdrowie, relacje osobiste, czy rozwój zawodowy, intencja i spójność emocjonalna mogą zrewolucjonizować nasz sposób życia. Stosując techniki Dispenza, możemy manifestować znaczące poprawy w naszym zdrowiu fizycznym, pokonując choroby i ograniczenia, które wcześniej wydawały się nie do przezwyciężenia. Kiedy dostosowujemy naszą intencję uzdrowienia do emocji wdzięczności i miłości, aktywujemy proces leczenia, który wykracza poza to, co może zaoferować tradycyjna medycyna. W relacjach międzyludzkich intencja i spójność emocjonalna pozwalają nam tworzyć głębsze i bardziej znaczące połączenia. Kiedy podchodzimy do naszych interakcji z jasną intencją miłości i współczucia, jesteśmy w stanie przekształcić nasze relacje i stworzyć atmosferę wsparcia i zrozumienia. Energia, którą emitujemy, odbija się w dynamice, którą nawiązujemy z innymi, a ta resonans może być potężną siłą dla dobra. W sferze zawodowej intencja i spójność emocjonalna mogą otworzyć drzwi i stworzyć możliwości, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Kiedy zobowiązujemy się do jasnej wizji tego, co chcemy osiągnąć i dostosowujemy nasze emocje do tej intencji, przyciągamy korzystne warunki i ludzi, którzy pomogą nam zrealizować nasze cele. Codzienna praktyka pielęgnowania tej spójności pozwala nam działać z pewnością, odwagą i determinacją, przekształcając nasze marzenia w rzeczywistość. W trakcie tej podróży odkrywania siebie i transformacji istotne jest, aby pamiętać, że jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości. Życie nie dzieje się przypadkiem. To my, przez nasze intencje i emocje, kształtujemy nasz los. Ciągła praktyka dostosowywania naszych myśli i uczuć do naszych intencji pozwala nam przezwyciężyć ograniczenia przeszłości i otworzyć drogę do jasnej przyszłości, pełnej możliwości. Podsumowując, znaczenie intencji i spójności emocjonalnej w tworzeniu rzeczywistości nie może być niedoceniane. Joe Dispenza oferuje nam potężne narzędzia do przekształcania naszego umysłu i życia. Przyjmując te zasady, stajemy się architektami własnej egzystencji, zdolnymi do stworzenia rzeczywistości, która współbrzmi z istotą tego, kim naprawdę jesteśmy. To prawdziwa magia umysłu, zdolność kształtowania naszego świata wewnętrznego, a w konsekwencji także świata zewnętrznego. Klucz do tej transformacji leży w naszych rękach, a podróż zaczyna się teraz. Dziękujemy, że obejrzeliście nasz film do samego końca. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć kolejne materiały. Jeśli film Wam się podobał,
udostępnijcie go znajomym. Każda łapka w górę i komentarz mają dla nas ogromne znaczenie. Subskrybujcie, klikając link w przypiętym komentarzu.